Dzisiaj sporo polatałem sobie w Star Wars Battlefront w nowo zapowiedzianym trybie, gdzie możemy powalczyć sobie 10 na 10 w niekosmicznych, ale podniebnych walkach. I powiem szczerze, że to jest taka porażka, że jak mało. Świetna grafika, świetnie to wygląda na trailerach, ale de facto sterujemy w tej grze prawą gałką analoga tylko, czyli de facto celownikiem. Nie sterujemy statkiem. Statek leci za tym celowniczkiem naszym. Czyli jest to taki celowniczek bez szyn, co prawda. Nie możemy za bardzo przyspieszyć, nie możemy zwolnić. Totalny autopilot. Wszyscy ludzie, którzy grali w Ace Combat i tego typu gry, będą naprawdę bardzo niepocieszeni. Jest to zupełna zręcznościówka, uproszczona do granic możliwości, bardzo arkadowa. No nie tego się spodziewałem po tych zapowiedziach hucznych na konferencji Electronic Arts. Oczywiście to jest fajne, bo gramy 10 na 10. Do tego są jeszcze statki kierowane przez sztuczną inteligencję. Zestrzelenie każdego z nich inaczej się punktuje. Wiadomo, że trochę bardziej wartościowe jest zestrzelenie żywego gracza. Pojawiają się takie eventy czasowe, że przez minutę musimy kogoś ochraniać, albo przez minutę musimy kogoś zestrzelić. Ja walcząc po stronie ciemnej, po ciemnej stronie mocy, musiałem na przykład zestrzelić Sokoła Millennium, który tam się pojawił na jakiś krótki czas. Także to brzmi wszystko fajnie, ale jest strasznie uproszczone i takie właściwie prototyp gry, bym powiedział, gdzie jeszcze brakuje interfejsu, brakuje na przykład jakiegoś tam znacznika, na jakiej wysokości się znajdujemy, czy są jakieś przeciążenia, o ile w Ace Combat trzeba było się pilnować, żeby te silniki dobrze pracowały. Jak lecieliśmy pionowo zbyt długo, to traciły ciąg i wtedy samolot zaczynał po prostu bezładnie nam opadać. Jeszcze była szansa na wyratowanie jego, ale to było trudne. To nic takiego nie ma miejsca, to po prostu sobie sterujemy celowniczkiem po ekranie. No, spore rozczarowanie. Sama gra też jest trochę uproszczona, mam wrażenie, względem Battlefieldów, jeżeli chodzi o Battlefronta już tego takiego klasycznego, ale tam to jeszcze tak nie razi, tam to wszystko fajnie się spina w kupę, a tutaj jest to minigra w Battlefroncie, polegająca na lataniu, a nie odrębny, nie równie ważny, równie duży tryb gry. Należy mieć to na uwadze, jakże będziecie kupowali Battlefronta, wtedy się nie zawiedziecie. Ja byłem mocno zaskoczony, że to tak, a nie inaczej wygląda.